Proszę Państwa, minęła godzina 14. Otwieram 26. sesję Rady Gminy Walimiu. Dzisiejsza sesja Rady Gminy Walim odbywa się zdalnie i jest utrwalana za pomocą urządzeń do rejestrowania obrazu i dźwięku. Nagrania sesji są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej gminy oraz na portalu YouTube i w siedzibie Urzędu Gminy Walim. Klauzula informacyjna dla uczestników sesji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej. Proszę Państwa, w minionym tygodniu odeszła pracownica Urzędu Gminy Ewelinka Firlej. Prosiłabym tą smutną informację uczcić chwilą ciszy. Ponieważ pracujemy jak pracujemy, bardzo proszę o wyłączenie kamer i powstaniu, uczczeniu chwilą ciszy. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do dalszych obrad. Sprawdzę. Witam serdecznie Wysoką Radę, wójta gminy pana Adama Usmana, sekretarz gminy panią Aleksandrę Ignaszak, skarbnik gminy panią Małgorzatę Senator. Serdecznie witam wszystkich Państwa. Sprawdzę imiennie listę obecności radnych na dzisiejszej sesji. Bodurka Zuzanna obecna, Radlińska Maria. Obecna. Chmielewski Szczepan. Obecna. Jaśkiewicz Angelika. Obecna. Łukaszewski Szymon. Obecny. Mazur Paweł. Jestem. Mazur Ryszard. Jestem. Osiecki Mieczysław. Jestem. Pakuła Monika. Obecna. Pol Andrzej. Jestem. Połeć Dariusz. Jestem. Sobczyk Tomasz. Obecny. Szczęśniak Danuta. Obecna. Wach Henryk. Jestem. Wiśniewska Barbara. Basia rozmawia teraz, ale jak wiemy. Jestem obecna, przepraszam. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum do prowadzenia Rady Gminy Walim i umożliwia podejmowanie prawomocnych uchwał. Przyjęcie wniosków do porządku obrad, czy takie są? Nie ma. Informacja przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami. Proszę Państwa, troszeczkę przeszło korespondencji do Rady Gminy, a w szczególności tak, odpowiedź wojewody na nasz apel. Ja proszę Państwa, poproszę Pana Wójta w momencie, kiedy będzie składał sprawozdanie przed Wysoką Radą, żeby bardziej szczegółowo omówił właśnie odpowiedź Pana Wojewody dotyczącą apelu, naszego apelu. Otrzymałam również pismo od Wałbrzyskiego i bardzo proszę, odczytam. Proszę o uwagę. Informuję, że otrzymałem informację od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, że w dniu 13 kwietnia 2021 o godzinie 10
odbędzie się kontrola użytkowania obiektu budowlanego drogi wojewódzkiej nr 383 na odcinku od miejscowości Jedlina Zdrój do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3373 w miejscowości Glinno. Wnoszę do Rady Gminy Walim, aby podjęła stosowne działania, ponieważ tylko wspólnie jesteśmy w stanie przerwać dotychczasową politykę Zarządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie utrzymania i remontu dróg wojewódzkich na terenie gminy i powiatu wałbrzyskiego. Proszę o rozważenie skierowania wniosku w przedmiotowej sprawie do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, tak aby działania starosty wałbrzyskiego zmierzającego do wymuszenia na zarządcy drogi wojewódzkiej wymagalnego remontu nie zostały potraktowane jako działanie odosobnione, ale wspólnie lokalnych samorządów, które nie dają przyzwolenia na dalsze degradacje dróg wojewódzkich na swoim terenie. Proszę Państwa, rozmawiałam z panem wójtem i na następną sesję zostanie przygotowany apel i myślę, że to jest jedyna droga, jedyna możliwość, jaką możemy w tej chwili poczynić. Następną informację, jakie mam, to również od wojewody dolnośląskiego informacja o kontroli że w okresie pierwszego półrocza zostanie przeprowadzona kontrola. Przedmiotem tej kontroli będzie organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków za okres od 2018 roku do dnia kontroli oraz realizacja zadania wyboru ławników w zakresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia kontroli. I jeszcze, proszę Państwa, w miejscowości Michałkowa jest inwestor, który nabył większą ilość gruntów. Buduje się w dużej odległości od drogi powiatowej, a w sąsiedztwie drogi gminnej i zwraca się do Rady Gminy z prośbą o zabezpieczenie środków na remontowanie tej drogi, a właściwie na położenie asfaltu i odwodnienie. I to by było chyba tyle z informacji. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę, a jeżeli nie ma, to poproszę pana wójta o przedstawienie sprawozdania z działalności pomiędzy sesjami. Rozumiem, że mogę, tak, pani przewodnicząca? Tak, tak, bardzo proszę, panie wójcie, tak. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, moje sprawozdanie z okresu 24 lutego do 29 marca. W sumie podjąłem 5 zarządzeń. Pierwsze w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Zarządzenie 176 w sprawie powołania komisji przetargowej. Zarządzenie kolejne w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu powszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Walim w 2021 roku. Kolejne w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy lub najmu i zarządzenie nr 199 w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz zatwierdzenie jej regulaminu. Z zakresu gospodarowania nieruchomościami moje działania pierwsze. Ogłoszono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. To jest 3 lokale mieszkalne położone w Waliniu. Drugie działanie. Ogłoszono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonej do dzierżawy lub najmu. To jest 10 ogródków przydomowych, 2 działek na cele rolnicze, jedną działkę pod budynkiem gospodarczym, jedną działkę na cele turystyczno-usługowe oraz 2 pomieszczenia gospodarcze.
Kolejne rozstrzygniętą wynikiem pozytywnym przetarg na dzierżawę działki nr 46/4 o powierzchni 0,1732 10 000 hektarów w miejscowości Michałkowa. Roczny koszt dzierżawy 40 zł. Działanie z zakresu promocji. 19 marca odwiedzili dziennikarze Polskiego Radia. Nagrywaliśmy taki program, oni realizują cykl programów. Jedyne takie miejsce w Polsce. Odwiedzili naszą gminę przez cały dzień. Płatka, zamek, akwarium, CORT, no i góry sobie oczywiście. Trwa realizacja projektu rowerowa 500. Jesteśmy na etapie tworzenia już mapy końcowej. Pewnie w przyszłym miesiącu ten projekt otworzymy dużymi zawodami rowerowymi. Właśnie przed chwileczką skończyłem telekonferencję z dyrektorem Zatejem w sprawie budowania połączeń rowerowych pomiędzy Wałbrzychem, Świdnicą, Walimiem, Świdnicą, Walimiem, Wałbrzychem i w kierunku Kłodzka. Staramy się tutaj w 3 gminy wszcząć działania Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w celu opracowania koncepcji połączenia tej rowerowej 500 z dużymi aglomeracjami. Bieżące działanie promocyjne mamy prowadzone na stronie Facebooka i cały czas współpracujemy z LOT-em aglomeracji wałbrzyskiej. Działania z zakresu infrastruktury technicznej. 23 marca rozstrzygnięto postępowanie pod nazwą Wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Walim oraz jednostek organizacyjnej gminy Walim. Drugie postępowanie. Chcę Państwa powiadomić, że będzie obsługiwał nas Bank Millennium, który wygrał to drugie postępowanie. Bardzo trudny czas dla nas wszystkich, dla mieszkańców i pewnie dla urzędników i gminy. Należałoby, mam prośbę do Państwa, do radnych, żeby informować już mieszkańców, że zmienią się numery kont. A więc będziemy wpłacali opłaty śmieciowe na inne konta, podatkowe na inne, wszystko będzie wpływało do Banku Millennium przez najbliższe 3 lata. Ten bank będzie nas obsługiwał, wygrał przetarg. 7 kwietnia podpisujemy umowę z Bankiem Millennium. W dniu 9 marca rozstrzygnięto postępowanie pod nazwą Świadczenie usług w ramach transportu zbiorowego osób na linii komunikacyjnej Walii, Mgłowice, Zagórze Śląskie, Świdnica i z powrotem. Wygrała firma Travelworld z Wałbrzycha. Kwota, myśmy mieli zagwarantowane 80 tysięcy w budżecie, wygrały kwotą 60 980 zł. Chcę powiedzieć, że były nawet oferty, przeszło 200 tysięcy za obsługę tej gminy, bo były 3 oferty. Postępowanie budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Dziedźmiorowicach. Unieważniliśmy właśnie w chwili obecnej postępowanie ze względu na bardzo wysoką cenę. Spróbujemy jeszcze raz ogłosić, zobaczymy, być może znajdziemy wykonawcę, który zrobi to taniej. W dniu 10 marca unieważniono drugie postępowanie już na zimowe utrzymywanie dróg będących we władaniu gminy Walim w sezonie zimowym 2020-2021. Jak Państwo zauważyliście, bardzo ostra zima w tym roku w stosunku do lat poprzednich i bardzo wysokie kwoty, jakie zapłaciliśmy, spowodowały, że wykorzystaliśmy całą kwotę zarezerwowaną w postępowaniu przetargowym i od przeszłego miesiąca staramy się znaleźć wykonawcę, który mógłby dalej realizować na nowych warunkach, dlatego że tam już po prostu wykorzystaliśmy pełną kwotę. Jeżeli spadnie śnieg albo będzie gołoleć, co może nas jeszcze czeka, będziemy mieli problem z odśnieżaniem. To już 2 postępowania i nie możemy wyłonić nikogo, kto by to robił. To dotyczy nie samego Walimia, bo Walimiu, jak Państwo wiecie, to tutaj nasz pracownik odśnieżał. Nas interesuje w tej chwili Dziedźmiorowice, to jest jeden zakres, a drugi pozostały, czyli Zagórze Michałkowa, Glinno, Jugowice, Olszyniec. Na to zadanie nie możemy znaleźć wykonawcy.
kolejne działanie w ramach realizacji przebudowa pobocza w ciągu drogi powiatowej 3368 ulica Leśna w Zagórzu Śląskim. Uzgodniono, już została dokumentacja. Nasi pracownicy musieli być przeszkoleni, bo to będziemy robić własnymi pracownikami przez PKP i przystępujemy już do budowy tego pobocza. 6 kwietnia, jeżeli wszystko będzie tak, 6 kwietnia we wtorek po świętach, mamy zaplanowane pierwsze działania. Przez najbliższe około tydzień, dwa tygodnie będzie utrudniony przejazd w tamtym miejscu. Mamy nadzieję zrobić to szybko i sprawnie. Chcę powiedzieć, że za każdy dzień pracy na terenie kolejowym musimy płacić dzierżawę, a cała ta działka jest kolejowa. Pomimo tego, że zbudujemy infrastrukturę, którą kolej potem stanie się właścicielem, to pomimo tego musimy ponosić koszty. Chcę też powiedzieć, że trwają negocjacje korzystnych warunków umowy z dostawcą energii, to jest Tauron S.A. związane ze świadczeniem usług na eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego. Pewnie na terenie gminy Bali macie w chwili obecnej na swoich wioskach, miejscach, gdzie lampy się nie świecą. Na razie nie mamy obsługi. Podpisaliśmy krótką umowę z Tauronem na pierwsze 2 miesiące. Za każdy punkt zapłaciliśmy 10 zł netto plus VAT. W chwili obecnej na kolejne miesiące Tauron życzy od nas po 17 zł za każdy punkt. To jest wzrost o 70%. Nie zgadzamy się na to i negocjujemy. Te negocjacje pewnie jeszcze chwilę będą trwały. Jeżeli są lampy, które się nie świecą, to na razie nikt ich nie naprawi. Naprawdę to nie jest po stronie gminy problem, tylko problem Tauron, który ma zbyt wysoką cenę. Myśmy nie podpisali takiej umowy w grudniu, a w tej chwili tym bardziej nie znam powodów, dla których mielibyśmy podpisać. Chcę powiedzieć też, jeżeli mówimy o drogach, to co pani przewodnicząca mówiła, droga wojewódzka 10 kwietnia, czyli w przyszłym tygodniu, 10 kwietnia można powiedzieć na następny tydzień od 12, a 10 na pewno rozlokowany będzie plac budowy, most, ulica Wyszyńskiego na dole, ta słynna hopka idzie do przebudowy. Pewnie będą utrudnienia przez całe lato, a być może, że nawet do jesieni. Prawdopodobnie będzie rozebrany pół mostu i przeprawa będzie połową mostu na czas remontu. Będzie zamontowane oświetlenie i sygnalizacja świetlna. No, będą pewnie utrudnienia, także jeżeli mogę prosić, to starajmy się przez Górne Jugowice, a może Gminna Michałkowa, jaka droga alternatywna, bo pewnie tutaj będą problemy z przejazdem i to musimy liczyć na około 6 miesięcy czas trwania. Na tyle dobrze, że podwykonawcą inwestycji jest tu lokalny nas wykonawca z Walimia. Myślę, że będziemy szukali tutaj jakichś takich wspólnych kompromisów, jak poprowadzić tę inwestycję, żeby była jak najmniej uciążliwa. No i chcę też Państwu powiedzieć o odpadach. Na poprzedniej sesji odgrażałem się, że poruszę ten temat i będę poruszał, dlatego że zmieniliśmy system odpadu, system zagospodarowania odpadów. Więc za luty wywieźliśmy 108 ton, czyli jeszcze mniej niż za styczeń. W styczniu przypomnę 116 ton, a w lutym 108 ton odpadów. Chcę powiedzieć, że za styczeń, za luty faktura wyszła, wystawiono dla nas albo kwota 89 tysięcy złotych, za luty, za styczeń było 96, co łącznie daje 185 tysięcy złotych. Przy założeniu, że mieszkańcy płacili 190 tysięcy złotych, więc przez pierwsze 2 miesiące tego roku wpłaty dokonane przez mieszkańców są większe niż to, co my płaciliśmy do tej pory do Alby. No, podam jeszcze taką pewną wartość, żebyście Państwo mieli świadomość. Średnio miesięcznie licząc na każdy miesiąc ostatniego kwartału, czyli październik, listopad, grudzień ubiegłego roku, 160 tysięcy wynosiła faktura, a średnio miesięczna w tym roku 92 tysiące. To są oszczędności rzędu 65 tysięcy, 67 tysięcy złotych miesięcznie mniej płacimy przez zmianę systemu.
To pokazuje tym, którzy no, jednak uwierzyli w to, że zmiana systemu przyniesie efekty, pokazuje, że mieli rację. Ja się bardzo z tego cieszę. Pewnie za chwileczkę nie będzie tak wesoło, za chwileczkę trochę turystów wyjedzie i ruszy do naszej gminy i coś nam tam zostawi z tych odpadów, plastiku, szkła i inne rzeczy. Na to musimy być przygotowani i pewnie te wartości wzrosną, ale po raz pierwszy od 3 lat można powiedzieć, że kwota, którą mieszkańcy płacą, wystarcza nam na pokrycie bieżących rachunków. Pewnie Państwo radni zauważyliście, że w Wiedlinie od tego miesiąca płaci się już 30 zł do sondy, u nas dalej 20 zł. Pewnie jakaś podwyżka będzie u nas, no zobaczymy, będziemy obserwować, ale na pewno to będzie daleko do kwoty 30 zł. Wywozimy na jednego mieszkańca, okazało się, że około 60% tego, co w roku ubiegłym na jednego mieszkańca poprzez uszczelnienie systemu i przez to, że ten odbiór jest z adresu. Pewnie za chwileczkę, bo już się zaczyna podrzucanie śmieci, chociażby dzisiaj miałem taki sygnał gdzieś tam w Alimiu i pewnie taka sytuacja będzie, to miejsce, gdzie kiedyś były gniazda, ktoś tam coś dorzucił, będziemy reagować, a tak naprawdę pewnie nie będziemy odbierać tych miejsc. Może mieszkańcy pojmą, że to nie jest to miejsce. Zobaczymy, jaka nasza jeszcze będzie reakcja. Na pewno przed świętami posprzątamy, a potem będziemy się zastanawiać. Z mojej strony chyba to wszystko. Dziękuję. Ja mam pytanie. Czy będzie punkt kasowy w gminie? Bo zmiana banku. Czy w tej chwili mamy PKO, czy będziemy mieli ten punkt kasowy? Nie potrafię powiedzieć, czy będzie punkt kasowy, bo to nie jest nasza rola. Ogłosiliśmy pierwszy przetarg, w którym żądaliśmy, żeby był punkt kasowy. Żaden bank nie wystartował do przetargu. Ofert było zero, bo nikt nie chce. Jak ogłosiliśmy, że szukamy banku, poszukujemy, a właściwie jesteśmy zobowiązani podpisać umowę z bankiem do obsługi gminnej i nie wskazaliśmy jako punkt kasowy, okazało się, że wystartowały już 2 banki, czyli i PKO i Millennium, z tym, że Millennium złożyło dużo niższą ofertę, to jest różnica dość znaczna. 170 było tak, Pani Małgosiu, jak dobrze pamiętam, do 126 tysięcy, 170 do 126 tysięcy, także tak popadła duża. Czy bank PKO utrzyma ten punkt kasowy, nie potrafię powiedzieć. Nie jest zobowiązany w żaden sposób z nami umową. Natomiast w drugim postępowaniu, w związku z tym, że nie możemy w nieskończoność przedłużać wcześniejszej umowy, zrezygnowaliśmy z zapisu punkt kasowy, bo no, nic nie wystartował do pierwszego przetargu. Ja chciałam jeszcze zapytać o tą odpowiedź na nasz apel, bo pan wójt miał no się właśnie, ja też chciałam prosić. Jeszcze odpowiedź na apel. Pokrótce państwu powiem. Myśmy w tym apelu, myśmy podnosili sprawę jakby tego, że jesteśmy trochę pokrzywdzeni przy podziale tych środków finansowych, które rząd planuje na przyszły okres. Wojewoda odpowiada, że nic takiego się nie zdarzy, że te środki będą zabezpieczone. Oczywiście, że one będą zabezpieczone, tylko one nie będą w takiej wysokości, jakiej my widzimy. Tak? My dzisiaj mówimy o tym, że tak naprawdę Dolny Śląsk przekroczył tylko ten próg, o którym się mówi w projekcie unijnym o 5%, czyli PKB jest wyższe od średniej unijnej o 5%, a budżet dla Dolnego Śląska jest pomniejszony o 50%. To jest taka skala i my tu mówimy o pewnej skali. Oczywiście po proteście, a właściwie po apelu, i tych apeli było więcej, bo ta odpowiedź nawet chyba nie tylko do nas dedykowana, tylko do paru gmin, tak. Wystosowały ten apel. W odpowiedzi wojewoda podnosi, że tych środków będzie więcej. Oczywiście ono będzie więcej, ale to dalej nie będą takie środki, na które liczyliśmy. Szanowni Państwo, różnica pomiędzy północą a południem województwa jest szalona. Jest bardzo silny Wrocław i aglomeracja legnicka i ona powoduje, że właśnie to PKB, ten budżet
siła rozwoju tego województwa jest taka duża, a jest też taki region jak Sudety, albo Sudety Środkowe, bym powiedział, ale można by powiedzieć pewnie chyba całe Sudety. Przecież w Sudetach Środkowych mamy takie powiaty, mamy takie regiony, w których ledwo 30% średniej unijnej osiągamy, albo 40 parę %. To jest taka różnica i teraz bardzo silne, bardzo silnie rozwinięte północ województwa powoduje, że jesteśmy wrzuceni do jednego worka, do jednego budżetu, przeliczeni i pewnie będziemy najbardziej pokrzywdzeni. Kiedyś był taki pomysł, Państwo radni, nie wiem, czy pamiętacie, jak powstawało Sudety 2030, którego jesteśmy członkiem. Był taki pomysł nawet, żeby stworzyć województwo kolejne, województwo sudeckie. Wiadomo, że to był pomysł nie do zrealizowania, że to jest pomysł, który pewnie nigdy się nie zdarzy i nie ma co tutaj się oszukiwać, że coś nie będzie, ale my jasno już w tamtym momencie parę samorządów mówi, my jesteśmy troszeczkę za Wrocławiem, za północą, mało tego, nie troszeczkę, jesteśmy bardzo, jesteśmy odizolowani komunikacyjnie, infrastrukturalnie, no tych powodów, dla których oczekujemy większego wsparcia jest dużo więcej. Chyba nawet powiem, że w bardzo podobnej sytuacji jest województwo mazowieckie, jeżeli chodzi o średnią na jednego mieszkańca dochodu. I tamten budżet, przyszły budżet, który zaproponowano, on nie różni się aż tak znacznie od poprzedniego budżetu, czyli to jest też kwestia rządzących. Jak Państwo wiecie, odbywa się w tej chwili debata w Sejmie na ten temat, tak? Czy w tym budżecie i w tych środkach unijnych samorządy będą miały coś do powiedzenia, czy środki będą rozdawane w inny sposób, tak? Pewnie Państwo też to zauważacie, że my walczymy i ten apel był między innymi o tym, że my chcemy być samorządni, tak? Że my chcemy te pieniądze mieć tu w regionie i decydować o tym, jak będzie. To za chwileczkę pewnie będą rozdane pieniądze. Nie wiem, czy dobre słowo, a może dobre słowo z Funduszu Dróg Lokalnych, tak? Które kryterium jest, nie wiem jakie, nie potrafię powiedzieć. Przestajemy decydować o tym, którą drogę remontujemy my, tylko ktoś za nas decyduje. Za nas decyduje się w szeregu sprawach. Tak? Proszę zwrócić uwagę, że rząd mówi tak, my wam zwrócimy 70% czy 80% tego, co Państwo umorzycie, podatki swoim gestorom, tak, turystycznym, ale te pieniądze przekaźcie na konkretne działanie, infrastrukturę turystyczną. Wiecie Państwo, to jest takie powoli zabieranie nam naszej samorządności. Z jednej strony te środki wpływały do naszego budżetu i to Państwo jako radni decydowali na co, tak? Co z tego będzie zrobione, co będzie wykonane, a może co będzie opłacone, a może w szkole, a tu nie, tu już jasne. To jest takie powoli zabieranie nam naszej własnej samorządności. Może trzeba zabrać nam wszystkie pieniądze i nagle wskazać, powiedzieć proszę tu dać, proszę tu, proszę tu, proszę tu. No na to się nie godzimy. Odpowiedź wojewody pokrótce jest taka, że te środki będą po tych naszych apelach większe. Ja natomiast będę dalej twierdził, że to nie jest, te środki są większe, ale zabrano nam niespółmiernie dużo do tego, co należałoby się spodziewać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny Mazur, proszę. Dziękuję za udzielenie głosu. Panie wójcie, bo ja bardzo śledziłem sprawę Sudetów 2030, nawet gdzieś tam miałem swój udział. To było naprawdę bardzo takie przedsięwzięcie, bardzo duże chyba bodajże, jeżeli dobrze się orientuję, to 107 samorządów bodajże do tego przystąpiło, czy tam 104, to jest nieistotne. I no ja jestem wyjątkowo zasmucony tym, co pan mówi właśnie, że chociaż nie zaskoczony, partia, która rządzi, ona nigdy nie była za decentralizacją władzy i chyba pan też nie jest zaskoczony. Raczej za centralizacją władzy, a samorządy z samej nazwy, no to jest decentralizacja władzy i oddawanie władzy na dół, prawda? Opcja rządząca nigdy za tym nie była, także tutaj nie jestem zaskoczony, ale jest mi bardzo smutno z tego powodu,
że taki ogrom pracy i ten pomysł sam, który był tych Sudetów 2030, pokazanie, województwo dolnośląskie potężnie się różni. Tak jak pan wójt powiedział, aglomeracja wrocławska, aglomeracja legnicka nijak się ma do południa naszego województwa. I ja mam tylko, bo tutaj sobie ponarzekałem, ale takie pytanie, panie wójcie, co z tymi Sudetami 2030, bo na razie co, ten pomysł jest odłożony, czy coś dalej w tym kierunku, bo myślę, że tyle pracy zostało włożone, że szkoda, żeby to przepadło. I moim zdaniem jest to naprawdę bardzo dobra i słuszna idea, bo to dwa województwa. Województwo dolnośląskie z tym problemem i województwo mazowieckie z Warszawą, wkoło Warszawy i resztę województwa. Także tylko mam takie pytanie do pana wójta, jeśli mógłby mi w dwóch zdaniach, czy Sudety 2030 jako samorządy dalej to jeszcze jakoś ciągniecie, czy na razie na przeczekanie? Dziękuję bardzo. Mogę, panie przewodniczący? Tak, bardzo proszę. Więc tak, Sudety 2030 ma bardzo ciekawy dokument w ramach tej współpracy 107 samorządów. Powstał strategia rozwoju Sudety 2030, którą zresztą państwo jako radni przyjmowaliście i ten dokument jest w mocy. To jest taki dokument, który posłużył nam i posłuży nam pewnie do pozyskania środków z FST, czyli Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, aczkolwiek nie wiemy, czy ten fundusz będzie realizowany, bo jak państwo zauważyliście, pewnie w przestrzeni publicznej jest taka dyskusja, czy on będzie, bo trzeba podpisać porozumienie klimatyczne chociażby. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to jest tam dekarbonizacja, to jest postawienie na tworzenie miejsc pracy w miejscach, w którym kiedyś były kopalnie, więc dotyczy to nie tylko Wałbrzycha, Nowej Rudy i tej części, ale można by powiedzieć dalej, bo za chwilę mamy Zgorzelec i okręg węgla brunatnego w okolicy całego tego południa. Czy jeszcze współpracujemy? Pewnie państwo samorządowcy też zauważyli rzecz taką, że niektóre samorządy podpisują tak zwane, ja nawet nie wiem, czy mogę tu powiedzieć, lojalki, nie wiem nawet jak to nazwać. Jest pismo, w którym jakby jedna z opcji politycznej podpisuje porozumienie z samorządem, mówiąc o tym, że będziemy razem współpracować dla jakichś celów. Jedne samorządy podpisują, inne nie. Ja myślę, że ja tego nie podpiszę. Nikt do mnie z taką propozycją nie wie. To jest powód takie właśnie podpisania porozumienia, dla którego troszeczkę się rozjeżdżamy w tych 107 gminach, tak? Bo są gminy, które podpisują i potem chodzą z tymi tabliczkami, dostają trochę większe pieniądze i są takie gminy jak gmina Walin, która no nie podpisze, przynajmniej ja nie podpiszę i nie mogę chodzić z tymi tabliczkami i nie mogę mówić o tym, że dostałem duże środki albo że samorząd gminy Walin dostał duże środki. Ja mam tylko takim w sobie taki sprzeciw, bo jak ktoś coś daje, to skądś bierze. Jak bierze, to bierze od nas, z naszych podatków przekierowuje. Nie wiem, no pan to nazywa opcja rządząca. Ja to może opcja rządząca, może dalej, może jakaś organizacja. No próbuję jakby tą samorządność i te 107 gmin chyba trochę poróżnić. Mam nadzieję, że nie poróżnimy się, że będziemy razem, że będziemy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji realizować. Proszę zwrócić uwagę, że ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to jest Sudety 2030, to był zaczynek do tego, żeby ten FST powstał. I on będzie realizowany. Wałbrzych, który ma największe prawa do tego, żeby skorzystać z tej dekarbonizacji, mówi: dalej, szerzej, może całe byłe województwo wałbrzyskie niech skorzysta. Zaprasza prezydent wszystkich, więc no, ta wola współpracy jest dalej. Co z tego będzie, to dzisiaj chyba za wcześnie mówić, ale dobrze to też chyba nie będzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Już nie ma pytań do sprawozdania wójta. To przechodzimy dalej. Sprawozdanie z działalności OPS-u za rok 2020. Takie sprawozdanie państwo radni otrzymali. Na komisji zostało omówione. Także
Przechodzimy do następnego punktu. Sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego za rok 2020. Też było bardzo szeroko omawiane. I również roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na Komisji Zdrowia było omawiane. Proszę Państwa, przechodzimy do bloku merytorycznego. Uchwała 223 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Walim na lata 2021-2025. I bardzo proszę o wystąpienie przewodniczącą komisji panią Monikę Pakułę. Rada Gminy Walim podjęła w dniu 26 lutego 2019 roku uchwałę nr 30/2019 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Walim na lata 2019-2023. Zgodnie z treścią artykułu 17 ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalony przez Radę Gminy Walim wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zachowuje ważność i może być zmieniany, jednakże nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy. W związku z koniecznością dotrzymania wyznaczonego ustawowo terminu ważności programu podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione i komisja przyjęła projekt uchwały jednogłośnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Bodurka Zuzanna za. Chmielewski Szczepan. Jestem za. Jaśkiewicz Angelika. Jestem za. Łukaszewski Szymon. Jestem za. Mazur Paweł. Jestem za. Mazur Ryszard. Za. Osiecki Mieczysław. Jestem za. Pakuła Monika. Jestem za. Pol Andrzej. Jestem za. Połeć Dariusz. Jestem za. Radlińska Maria. Jestem za. Sobczyk Tomasz. Jestem za. Częśniak Danuta. Jestem za. Wach Henryk. Jestem za. Wiśniewska Barbara. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała 223 została przyjęta 15 głosami. Nie było głosów przeciw, nie było głosów wstrzymujących się. Przechodzimy do uchwały 224 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 221 z 2021 roku gminy Walim z dnia 23 lutego 2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży w miejscu sprzedaży. Do spożycia w miejscu sprzedaży, przepraszam, na terenie gminy Walim. Bardzo proszę o wystąpienie przewodniczącego komisji pana Andrzeja Pola. Uchwała nr 224 przez 2021 rok. I tak przepisy ustawy, w szczególności artykuł 31 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z późniejszymi zmianami nie podlegają na rolę gminy uprawnienia do uregulowania procedury rozliczenia płaconych środków. Skąd brak upoważnienia do wprowadzenia... ...przeciwko COVID-19, wybierz 0. Witamy w Centrum Medycznym Salus. W trosce o jakość... Przepraszam bardzo, ale proszę u kogoś... Coś weszło do mnie. Tak. Już można. Proszę. Zwrot środków nie wymaga dodatkowych czynności podejmowanych przez adresatów
uchwały oraz prowadzenia postępowania administracyjnego. Dlatego należy uchylić paragraf trzeci w uchwale numer 221 przez 2021 rok Rady Gminy Walin z dnia 23 lutego 2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Walin za rok 2021. Komisja była jednogłośnie za podjęciem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Bodurka Zuzanna za. Chmielewski Szczepan. Jestem za. Jaśkiewicz Angelika. Jestem za. Łukaszewski Szymon. Jestem za. Mazur Paweł. Jestem za. Mazur Ryszard. Za. Osiecki Mieczysław. Jestem za. Pakuła Monika. Jestem za. Pol Andrzej. Jestem za. Połeć Dariusz. Jestem za. Radlińska Maria. Jestem za. Sobczyk Tomasz, ja bardzo proszę. Tak, to proszę bardzo. Jestem za. Szczęśniak Danuta. Jestem za. Wach Henryk. Jestem za. Wiśniewska Barbara. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała 224 została przyjęta 15 głosami. Nie było głosów przeciw, nie było głosów wstrzymujących się. Proszę Państwa, przechodzimy do uchwały 225 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Rzeczka, gmina Walin. Bardzo proszę przewodniczącą komisji panią Monikę Pakułę o wystąpienie. Obszar objęty planem miejscowym znajduje się w miejscowości Rzeczka i stanowi własność osób fizycznych, na wniosek których przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sporządzenie planu ma na celu umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności i lub zabudowy rekreacyjnej oraz stworzenie warunków dla rozwoju istniejącego obiektu gastronomiczno-hotelowego. Plan zapewnia optymalne wykorzystanie terenu zgodnie z uwarunkowaniami własnościowymi, przyrodniczymi i ekologicznymi. Projekt ten jest zgodny z wymogami sztuki urbanistycznej oraz zobowiązującymi przepisami prawa, jak również uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia przewidziane w ustawie o planowaniu przestrzennym oraz ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Ponadto projekt planu jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz nie było co do niego żadnych uwag ze strony mieszkańców. Komisja zaproponowała wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej w przypadku zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu w wysokości 10%. Komisja przyjęła projekt uchwały w takiej propozycji jednogłośnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Bodurka Zuzanna za. Chmielewski Szczepan. Jestem za. Jaśkiewicz Angelika. Jestem za. Łukaszewski Szymon. Jestem za. Mazur Paweł. Jestem za. Mazur Ryszard. Za. Osiecki Mieczysław. Jestem za. Pakuła Monika. Jestem za. Pol Andrzej. Jestem za. Połeć Dariusz. Jestem za. Radlińska Maria. Jestem za. Sobczyk Tomasz. Jestem za. Sobczyk Tomasz. Jestem za. Szczęśniak Danuta. Jestem za. Wach Henryk. Jestem za. Wiśniewska Barbara. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała 225 została przyjęta 15 głosami. Nie było głosów przeciw, nie było głosów wstrzymujących się. Przechodzimy do uchwały 226 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Niedźwiedzica, gmina Walin,
Poproszę przewodniczącą komisji panią Monikę Pakułę o wystąpienie. Obszar objęty planem miejscowym znajduje się w miejscowości Niedźwiedzica i stanowi własność osób fizycznych, na wniosek których przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sporządzenie planu ma na celu umożliwienie realizacji zabudowy rekreacyjnej i lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan zapewnia optymalne wykorzystanie terenu zgodnie z uwarunkowaniami własnościowymi, przyrodniczymi i ekologicznymi. Projekt ten jest zgodny z wymogami sztuki urbanistycznej oraz z obowiązującymi przepisami prawa, jak również uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia przewidziane w ustawie o planowaniu przestrzennym oraz ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ponadto projekt planu ten jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz nie było co do niego żadnych uwag ze strony mieszkańców. Komisja zaproponowała wysokość stawki procentowej opłaty planistycznej w przypadku zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego planu, w wysokości 10%. Komisja przyjęła projekt uchwały w takiej propozycji jednogłośnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Bodurka Zuzanna za. Chmielewski Szczepan. Jestem za. Jaśkiewicz Angelika. Jestem za. Łukaszewski Szymon. Jestem za. Mazur Paweł. Jestem za. Mazur Ryszard. Za. Osiecki Mieczysław. Jestem za. Pakuła Monika. Jestem za. Pol Andrzej. Jestem za. Połeć Dariusz. Jestem za. Radlińska Maria. Jestem za. Sobczyk Tomasz. Jestem za. Szczęśniak Danuta. Danusia Szczęśniak. Jestem za. Wach Henryk. Jestem za. Wiśniewska Barbara. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała 226 została przyjęta 15 głosami. Nie było głosów przeciw, nie było głosów wstrzymujących się. Przechodzimy do uchwały 227 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu na rok 2021. Proszę o zreferowanie uchwały pana Andrzeja Pola. Uchwała numer 227 przez 2021 rok w sprawie wprowadzenia zmian budżetu na 2021 rok. I tak w paragrafie pierwszym uchwały to zmiany w planowanych dochodach. Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 lutego 2021 zwiększyć dochody na posiłki w szkole, w domu, kwota 6900 zł. Zwiększyć dochody na program Szczepimy się z funduszu COVID, kwota 3000 zł. Zwiększyć dochody na program Dopłata do prądu, kwota 1515 zł. Zwiększyć dochody z tytułu otrzymania odszkodowania, kwota 1500 zł. Zwiększyć dochody o dotację na budowę chodnika w Dziećmorowicach od powiatu wałbrzyskiego, kwota 50 tysięcy zł. Zwiększyć dochody na utrzymanie dróg powiatowych, porozumienie z powiatem wałbrzyskim numer 52, kwota 45 tysięcy zł. Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2021 roku zwiększyć dochody na wychowanie przedszkolne, kwota 108 854 zł. Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 216 769 zł. W paragrafie drugim uchwały to zmiany w planowanych wydatkach. Transport i łączność. Drogi powiatowe zwiększyć wydatki na budowę chodnika w Dziećmorowicach, kwota 284 921. Drogi powiatowe zwiększyć wydatki na wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia i podróże służbowe, kwota 45 tysięcy zł. Drogi gminne zwiększyć wydatki
na przebudowę drogi gminnej ulica Spacerowa w Zagórzu Śląskim, kwota 1 300 000 zł. Infrastruktura telekomunikacyjna, zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenie, zakup usług pozostałych i zakup usług telekomunikacyjnych, kwota 12 079 zł. Administracja publiczna, wspólna obsługa, zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, kwota 3000 zł. Urząd Gminy, zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na koszty postępowania sądowego, kwota 6000 zł. Oświata i wychowanie. Szkoła Podstawowa w Walimiu, zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, kwota 1500 zł. Dowożenie uczniów do szkół, zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, kwota 3000 zł. Ochrona zdrowia. Pozostała działalność, zwiększyć wydatki na wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, zakup usług pozostałych oraz na zakup usług telekomunikacyjnych, kwota 3000 zł. Pomoc społeczna, pomoc w zakresie dożywiania, zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne, kwota 6900 zł. Pozostała działalność, zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne i zakup usług pozostałych, kwota 1515 zł. Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 1 654 915 zł. W paragrafie trzecim uchwały to zmiany w planowanych przychodach. Zwiększyć wolne środki, o których mowa w artykule 217 ustawy 2 punkt 6, kwota 1 438 146 zł. W paragrafie czwartym to zmiany w planowanych zadaniach inwestycyjnych. Zwiększyć wydatki na budowę chodnika w Dziećmorowicach, kwota 284 921 zł. I zwiększyć wydatki na przebudowę drogi gminnej ulica Spacerowa w Zagórzu Śląskim, kwota 1 300 000 zł. Po dokonanych zmianach dochody to kwota 29 886 521. Wydatki to kwota 34 539 607 i 82 grosze. I przychody to kwota 6 220 486 zł i 82 grosze. I rozchody to kwota 1 567 400. Komisja była jednogłośnie za podjęciem zmian w tej uchwale. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Bodurka Zuzanna za, Chmielewski Szczepan. Jestem za. Jaśkiewicz Angelika. Jestem za. Łukaszewski Szymon. Jestem za. Mazur Paweł. Jestem za. Mazur Ryszard. Za. Osiecki Mieczysław. Jestem za. Pakuła Monika. Jestem za. Pol Andrzej. Jestem za. Połeć Dariusz. Jestem za. Radlińska Maria. Jestem za. Sobczyk Tomasz. Jestem za. Częśniak Danuta. Jestem za. Wach Henryk. Jestem za. Wiśniewska Barbara. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała 227 została przyjęta 15 głosami. Nie było głosów przeciw, nie było głosów wstrzymujących się. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie, bardzo proszę. I przechodzimy do następnego punktu. Wolne wnioski i zapytania radnych. Proszę bardzo. Proszę, pan Mazur. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja na sesji w styczniu podjąłem taki temat odnośnie zmiany decyzji wójta z dzierżawy gruntów na ich sprzedaż. Później zadałem
zadałem pytania. Pani przewodnicząca raczyła je odczytać, ale na ubiegłej sesji nie było jeszcze odpowiedzi. Ja chciałem powiedzieć, że otrzymałem odpowiedzi na 3 pytania, które zadałem wójtowi i chciałem tak tylko odnieść się do pierwszego pytania, które brzmiało: ile umów na dzierżawę gruntów rolnych i na jaką powierzchnię łącznie zostało zawarte na okres 10 lat? Dlaczego o tym mówię? To bardzo ważne, bo pan wójt powiedział, że rolnicy no nie są zainteresowani dzierżawą na krótki okres, jaki jest 10 lat, i wolą te grunty wykupywać. Wolą mieć je na własność. Więc zadałem pytanie, ile takich umów na okres 10 lat było zawartych. Szanowni Państwo, w odpowiedzi otrzymałem odpowiedź, że nie były zawierane takie umowy na okres 10 lat. Chciałem powiedzieć, że największym właścicielem gruntów w Polsce jest Krajowy administruje grunty państwowe Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i tam umowa wieloletnia, dzisiaj to jest umowa 10-letnia. Ja również zadałem sobie trud i porozmawiałem z moimi kolegami rolnikami, zaznaczam, prawdziwymi rolnikami, tacy, którzy produkują żywność. Żaden z nich nie zwracał się do wójta, ci, którzy dzierżawią, o wykupienie gruntów. Nie są zainteresowani, ponieważ ich po prostu nie stać na wykupienie gruntów. Ale nie chciałbym tutaj tego tematu dłużej ciągnąć, bo to nie jest temat, przypuszczam, na sesję. Ja mam tylko taką prośbę do pani przewodnicząca i do pana wójta, i tutaj troszeczkę zmienię swoją rolę jako przedstawiciela samorządu rolniczego w gminie. Oczywiście mamy czas dzisiaj niekorzystny, mamy pandemię, ale gdy skończy się pandemia, ja mam taką prośbę, czy moglibyśmy się w wąskim gronie rolników z panią przewodniczącą, z wójtem spotkać i przedyskutować tą kwestię, ponieważ no, wielu rolników jest bardzo zaniepokojonych taką zapowiedzią, że te grunty będą raczej sprzedawane. Czy jeżeli ustąpi ta pandemia, będziemy się mogli maksymalnie w gronie 10 osób spotkać, czy jest taka wola i czy możemy na takie spotkanie liczyć? Dziękuję bardzo. Ja oczywiście jestem do dyspozycji, jeżeli tylko uzgodni pan termin spotkania, to ja, tak jak mówię, jestem do dyspozycji i na pewno znajdę czas, żeby się spotkać. Pan wójcie, odniesie się do pytania. To znaczy odniosę się najpierw może do tego, co pan radny przed chwileczką powiedział. Pytanie było zadane, ile zostało zawartych umów. Gdybyśmy zadali pytanie, ile jest takich umów, to pewnie odpowiedź byłaby inna. Dlatego, że są umowy, które były przedłużane do 10 lat. One nie są zawarte na okres 10 lat, ale były takie umowy, które są zawarte na 3 lata i w trakcie realizacji do 10 przedłużone. To byłaby pewnie inna odpowiedź i pewnie będziemy się różnić w ocenie, co to znaczy, ale takie umowy są. Muszę też powiedzieć, oczywiście, że się z miłą chęcią spotkam i porozmawiam z rolnikami, nigdy nie odmawiałem, zawsze sobie powiedziałem, nigdy nie będę odmawiał, jak ktoś chce rozmowy i spotkania. Ale muszę też powiedzieć, że w ubiegłym tygodniu odbyłem taką rozmowę z młodym rolnikiem, który jest rolnikiem. Nie wiem, jeżeli tak mogę powiedzieć, który ma trochę trzody i który ma trochę bydła i mówi tak, no, że on wystartuje do tego przetargu, on zna sprawę, on zresztą też pisał, bo do tej działki, do tej nieruchomości chyba tam 4 osoby złożyły deklarację. Młody rolnik, który nie tylko jest rolnikiem, ale i pracuje zawodowo. I nie wiem, czy on jest rolnikiem, czy nie, bo tu nie potrafię ocenić, ale do mnie mówi, że on wystartuje, że oczywiście, jeżeli ta cena będzie przystępna, on nie może rozwinąć swojego gospodarstwa, bo nie ma dzisiaj gruntów, tak? Bo to w zależności od ilości gruntów może mieć ilość tam bydła. Dobrze, bo ja nie znam się na tym. On to tak przedstawiał i on mówi, że to jest dla niego szansa. Wiecie Państwo, co u nas się zrobiło? Zrobiliśmy na terenie gminy Walin taki... chyba takie przyzwolenie, że jak ktoś dzierżawił grunty, to nikt inny nie może już tych dzierżaw wziąć. Nie wiem, czy się Państwo z tym zgadzacie, czy nie, ale
Czasami jednak świat się zmienia i pewnie pan radny, mówiąc prawdziwy rolnik, to rozróżnia tego, który jest dzierżawcą, od tego, który prowadzi, nie wiem, no działalność rolniczą, tak? Pewnie o to chodziło. Może to jest powód, może to, że każdy będzie mógł stanąć do przetargu i kupić, może to będzie powód, że jednak to uregulujemy. Pewnie nie jest tajemnicą, a wręcz wszyscy wiemy, że kto inny dzierżawie, a kto inny często uprawia te grunty. To chyba mamy tą świadomość. No, byśmy oszukiwali się wzajemnie, gdybyśmy udawali, że takiej sytuacji nie ma. Nie kupi nikt gruntu rolnego po to, żeby komuś oddać i żeby sobie tam uprawiał. To jest jasność. Czyli kupi grunt rolny tylko i wyłącznie ktoś, kto jest zainteresowany rozwojem rolnictwa. To jest jakby powód. Natomiast uważam, że nie ma większej pewności dla prowadzenia jakiejkolwiek działalności, a jest to działalność stricte gospodarcza, niż pracowanie na własnym majątku. Ja nie potrafię powiedzieć, ile te grunty będą kosztować, bo to biegły wyceni, to biegły oszacuje. Państwo wiecie, jaka jest wycena. Średnia cena gruntów obok, mniej więcej tutaj. I chcę też wszystkich uspokoić. Jeżeli ten grunt będzie sprzedany, jeżeli ktoś stanie do przetargu, to proszę pamiętać, że zgodnie z ustawą może kupić tylko i wyłącznie rolnik naszej gminy lub gminy przyległej. Mam nadzieję, że to będą rolnicy tylko i wyłącznie. Chcę też zapewnić Państwa, póki ja będę wójtem, to na pewno nie będzie takiej sytuacji, że ktoś kupi grunty rolne i przyjdzie zaraz i będzie robił sobie plan zagospodarowania przestrzennego i zmieniał funkcję tego. No, dla mnie to jest nieakceptowalne. Zresztą wczoraj na komisji mówiłem o tym, że za chwilę będzie studium wyłożone, że zapraszam do pracy na studium. Pewnie się spotkamy w jakimś rygorze, nie potrafię powiedzieć jak, ale tego się nie da przez monitor komputera zobaczyć studium. I w tym studium Państwo zobaczycie, no myślę, że te grunty rolne są zabezpieczone. No nie da się pomimo studium zrobić plan zagospodarowania przestrzennego, bo tego się po prostu nie da zrobić i tyle, prawnie się nie da zrobić, więc jakby interes rolników jest zapewniony. A wracając do pytania, oczywiście, na każde spotkanie przyjdę, wysłucham jak najbardziej, może popełniam błąd. Bycie radnym czy wójtem to jest taka z jednej strony interes jakiejś grupy zawodowej, a z drugiej strony interes gminy. No, interesem gminy jest zbyć przy zachowaniu jak najlepszych warunków dla kupującego i dla gminy. Bo też my stoimy na straży budżetu, to też są jakieś środki dla gminy. No przywołałem chyba w sprawozdaniu z tego miesiąca, tak, działka jakaś rolna, duża, nieduża, nie potrafię powiedzieć, 40 zł rocznie, czyli dzierżawny. Dużo, mało, pewnie powiedziałbym mało, pewnie gdybyśmy sprzedali, to dostalibyśmy czyli dzierżawny z 20 lat naraz, a może z 30, a może tylko z 10, nie potrafię powiedzieć, ale na pewno to będzie zupełnie inna kwota. No trochę równowagi pomiędzy interesem rolnika i interesem gminy. No muszę zachować i no, tych powodów, dla których, no myślę, że chyba wszystkie powody, dla których to zrobiłem dzisiaj jasno powiedziałem. Zobaczymy, czy znajdziemy nabywcę, czy nie, czy to ma sens, czy to jest dobry kierunek, czy to jest zły kierunek, no ale pozwalam sobie takie wyzwanie podjąć. Też muszę powiedzieć, że zbywaliśmy takie grunty. Mamy takiego rolnika, który dzierżawione grunty przychodzi co roku coś tam prosi o wystawienie, oczywiście w drodze przetargu. To nie jest tak, że my sprzedajemy i od razu sugerujemy, że tylko ta osoba może kupić. Bo Państwo wiecie, to podlega kontroli i to jest kontrolowane bardzo. Więc mamy takie rolnika, który mówi, nie chcę więcej dzierżawić, chcę kupić. I tak co roku, bym powiedział co dwa lata, te grunty, które do tej pory dzierżawił, kupuje. No, gmina z tego ma pieniądze. Te pieniądze trafiają do budżetu. Myślę, że dość fajnie je wydajemy na konkretne cele. To jest na konsumpcję bieżącą, raczej
na inwestycje i takie sytuacje są. Zobaczymy, co przyniesie ten przetarg. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja chciałbym jeszcze tylko jedną rzecz powiedzieć, bo oczywiście wójt ma rację, mówiąc, że przepisy dzisiaj tak są skonstruowane, że grunt rolny może nabyć tylko rolnik mieszkający w gminie lub w gminie ościennej. Ale teraz przy okazji nowej perspektywy budżetowej jestem dość mocno zaangażowany w przyszły plan strategiczny wspólnej polityki rolnej na 23-27. I tam jest taki wymóg, żeby każdy z krajów członkowskich sprecyzował aktywnego rolnika. I miałem przyjemność prowadzenia takiej konferencji z eurodeputowanym Kalinowskim, z Jarosławem Kalinowskim i zwracał uwagę, i to są takie badania, że na 1 300 000 wniosków 70% wniosków do agencji składają nie rolnicy. Faktyczni producenci, czyli jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ja myślę, że tutaj nawet między nami są osoby, które posiadają powyżej hektara gruntów rolnych, ale no nie uprawiają tego i nie produkują żywności. I to też takich rolników w gminie Walim mamy na pewno ho, ho, ho. Wiem, że jest ich bardzo dużo. W związku z tym, że jak startuję do Izby Rolniczej, to mamy takie dane, że tych rolników jest bardzo, bardzo dużo, których no nawet nie jesteśmy w stanie, no nie znamy. No bo ktoś, kto ma hektar, to jest żadnym rolnikiem. Także uprawnionych do nabycia gruntów w gminie Walim jest wiele, wiele osób, które nie mają bladego pojęcia o rolnictwie i nie są rolnikami. To chciałem powiedzieć. A jeśli chodzi jeszcze o te 10-letnie dzierżawy, to ja pytałem o umowy 10-letnie, bo uchwała daje takie prawo. Że umowy są zawierane na okres 10 lat. Ja zgadzam się, że są przedłużenia umów i one trwają już od wielu, wielu lat i nawet więcej niż 10 lat. Są to przedłużenia. I myślę, że ja się zgodzę. I dlatego nie chcę tutaj już tej dyskusji dalej prowadzić, bo to w węższym gronie i w osób zainteresowanych, że powinniśmy, panie wójcie, razem wypracować jakiś taki mechanizm, który, powiem kolokwialnie, był wilk syty i owca cała, bo naprawdę ja mam prawie 50 lat i wielu moich kolegów starszych ode mnie, mało młodszych jest i ze smutkiem stwierdzam, że jesteśmy już tymi ostatnimi, którzy będą tutaj. Jeżeli tak będzie dalej wyglądał świat, jak wygląda, jesteśmy ostatnimi, którzy tutaj będą prowadzić produkcję. Wiecie państwo też, produkcja zwierzęca, jak jest bombardowana dzisiaj z tego świata takiego, nie jemy mięsa, eko, zielone. Także nie sądzę, żebyśmy przetrwali, a gmina Walim i jej te walory turystyczne chcielibyśmy zachować dla pokoleń. No nie na nas skończy się gmina Walim, tylko ona ma trwać dalej i ten piękny krajobraz ma być utrzymywany. Zachodzę w głowę, jak to będzie na przyszłość i wydaje mi się, że dzisiaj na ile możemy, na tyle powinniśmy pielęgnować. Ja kilka razy, ja już kończę, bo może trochę przydługo, ale kilka razy byłem na spotkaniach i byłem na takim spotkaniu z ministrem rolnictwa, który powiedział, szanowni państwo, obszarów górskich, byłem w Krakowie, szanowni państwo, czy wy myślicie, że świat nie wyżywi się bez żywności produkowanej w górach? Wyżywi się i ja to wiem. Kompletnie jest, do niczego ona jest, nie jest potrzebna, ale są inne rzeczy, które to jest ta wartość dodana. Na przykład to, panie wójcie, o czym często pan też mówi i co panu leży na sercu. Woda, retencja. Retencja to nie są stawy. Retencja to jest woda, która jest wchłonięta przez glebę. Lasy i prawidłowo użytkowane łąki. Łąki nie mulczowane, tylko łąki, na których pasą się zwierzęta bądź są prawidłowo koszone. I to jest prawdziwa retencja. Tam się magazynuje woda. I no, takich przykładów mógłbym mnożyć, że samo rolnictwo do produkcji żywności w górach nie jest potrzebne.
Bez tej żywności świat, Polska, Europa się wyżywi. Ale są inne, chyba ważniejsze rzeczy są ważniejsze rzeczy od produkcji samej stricto żywności, bo można ją robić bardziej szybciej, znaczy no nie szybciej, tylko można bardziej efektywnie robić w innych miejscach naszego kraju. Chociażby spójrzmy, 5 kilometrów ode mnie już gmina Świdnica, warunki świetne do produkcji żywności. Ja dziękuję i przepraszam za troszeczkę przydługi wywód. Jeszcze ad vocem, Pani Przewodnicząca, jeżeli oczywiście zgadzam się większości słów, które Pan powiedział, natomiast to są uwarunkowania zewnętrzne. Bo nie my stanowimy, że jest KRUS i ludzie chcą płacić KRUS, bo będzie miał trochę gruntu. Przepraszam, ale to trzeba tutaj chyba powiedzieć. Nic nowego odkrywczego, to co powiedziałem. To są większość uwarunkowania zewnętrzne. No, nie wyobrażam sobie, żeby rolnictwa na terenie gminy Walin nie było. Chociaż muszę powiedzieć, że kiedyś też odbieraliśmy ministra, pani Aleksandra odbierała ministra rolnictwa z lotniska z Wrocławia, wiozła do nas na festiwal sera i minister rolnictwa był zdziwiony, że u nas są rolnicy tylko tacy, a właśnie tego rolnictwa nie ma, bo z punktu widzenia Ministerstwa Rolnictwa my tak naprawdę jesteśmy gminą wiejską, ale poprzemysłową. Możemy zakłamywać, mówić, że jesteśmy rolniczą. No nie, no największe piętno w tej gminie zostawiły tereny poprzemysłowe. Byliśmy poprzez zakłady lniarskie tak traktowani, a nie inaczej. I ten biedny minister rolnictwa, który chciał dużo o rolnictwie z nami porozmawiać, a myśmy z nim nie mogli rozmawiać, a przynajmniej ja nie byłem gotowy na to, żeby na tematy rolnicze z nim rozmawiać, bo to jest gmina wiejska, ale trochę tego rolnictwa mamy tutaj mało. Panie radny, większość tych uwarunkowań, o których Pan mówi, one są zewnętrzne. Oni nie wynikają ze złej woli rady, radnych albo mojej, tylko one są zewnętrzne. To trzeba naprawiać gdzie indziej. Na pewno jak rolnik potrzebuje, nie wiem, przejazd przez tory kolejowe, to idziemy i walczymy o te przejazdy, żeby mu pomóc, żeby doprowadzić do końca, bo rolnik przyprowadza tam dwa razy dziennie bydło przez te tory i my od tego jesteśmy i my będziemy każdego rolnika wspierać. Moja rozmowa jeszcze na koniec, tylko powiem, z tym młodym rolnikiem, który jest chłoporobotnikiem, kiedyś to się nazywało, a dzisiaj nie wiem, jak to się nazywa, czyli pracował przedstawicielem handlowym, pewnie wiemy, o kim mówię, a nie mogę nazwiska wymienić, a dzisiaj chcę być rolnikiem, bo mówi, no przedstawicielstwo handlowe, w którym on pracuje, kończy się, bo wszyscy zamykali wokoło, nie ma pracy i on się nastawia na rolnictwo. Rozmowa budująca bardzo, bo mówi, chcę być rolnikiem, chcę, żeby ode mnie zależało, jak moje gospodarstwo będzie wyglądało i chcę pracować na swoim dla siebie. To jest budujące, on jest młody, nie wiem. Ja mam wrażenie, że pan ma 20 parę lat, pan mówi 40. Może ten mieszkaniec też ma 40, a dla mnie wygląda jako młody, ale dla mnie spośród tych rolników, które ja znam na terenie gminy, jest młodym człowiekiem. Dla mnie to jest budujące, że młodzi jeszcze chcą coś zrobić. Na pewno zobaczycie studium, na pewno państwo zobaczycie, że te tereny upraw i rolnictwa pozostaną i są zadbane. To nie jest tak, że robimy tutaj betonową pustynię i wszędzie osiedla będziemy budować. Jestem przeciwny w ogóle osiedlom. Czasami takie nam powstają w różnych miejscach, mieszkam na wsi, na terenie osiedla, które nigdy nie powinno powstać, bo charakter miejski niszczy zupełnie zatracany. Ja tyle, już nie będę się odzywał. Dziękuję. Ja jeszcze tylko jedno powiem, tak już dla rozluźnienia zupełnie, ale powiem panu, panie wójcie, że pan minister Plockę dobrze pamiętał gminę Walin, bo ja 2 lata temu się z nim spotkałem w Sejmie i mieliśmy przyjemność zjeść obiad razem i bardzo dobrze pamiętał gminę Walin i jego przyjazd na festiwal sera. Przypomniałem mu się, bo też z nim brałem udział w tym obiedzie tutaj w karczmie i dobrze pamiętał. Także widzi pan, mimo że to rolnictwo, tak jak pan mówi tutaj nie do końca, ale on pamiętał i w takiej już później rozmowie poważnej zdawał sobie sprawę z tego, jakie tutaj są trudne uwarunkowania i rolnictwo naprawdę tutaj w takich warunkach spartańskich troszeczkę,
ale no cieszyło go, że jednak jest. Także pamiętał o gminie Walim, chociaż ona nie jest rolniczą. Muszę powiedzieć, tak, bo chyba nie powinienem, ale chyba powiem. Cieszę się, że władni tego świata albo politycy odwiedzają naszą gminę. Ostatnio odwiedził nas pełnomocnik rządu do spraw czystego powietrza. Jak Państwo zauważyliście, też był zdziwiony, że budynki komunalne na wsiach są. Naprawdę człowiek nie młody, może nie tak młody jak Pan, ale nie młody był zdziwiony, że są budynki komunalne na terenie gminach wiejskich. No, i minister, i pełnomocnik rządu mają nowe doświadczenie. Cieszę się, że gmina Walin pokazuje im, że świat nie wygląda tak jak w Warszawie albo tam, nie wiem, za Wisłą, tylko z tamtej strony, że świat też inaczej wygląda. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja też się cieszę, że wszędzie słychać o gminie Walin pozytywnie. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania do pana wójta? Do mnie bardzo proszę. Jeżeli nie ma, to chciałam Państwu przypomnieć o oświadczeniach majątkowych. Do końca kwietnia składamy te oświadczenia. No i co jeszcze? Chciałam życzyć z okazji świąt wszystkiego, co najlepsze. Przede wszystkim zdrowia, jak najmniej zmartwień, chorób w naszych domach, błogosławieństwa Bożego i wszystkiego, czego sobie Państwo życzycie. Otrzymaliśmy również życzenia od pana wojewody z okazji świąt. I w związku z wyczerpaniem tematyki porządku obrad zamykam 26. sesję Rady Gminy Walimiu. Dziękuję Państwu za obecność. Dziękuję.